Witajcie z tej strony Butcher. Ostatnimi czasy w community, prawda, w społeczności GTA Online zawrzało po prostu od pewnej bardzo ciekawej informacji. Otóż to jeden z najbardziej znanych, bądź takich najbardziej popularnych, kto wie, może jedynych, aż tak bardzo się nie zagłębiałem, dataminerów, czyli osób, które wyszukują w plikach gry, w plikach jakiegoś, no raczej gry niż programu, wyszukują w każdym razie tam rzeczy, które w następnym update'cie, w następnej wersji zostaną wprowadzone. No i prawda, ten oto dataminer znalazł w plikach taką informację, że kolejne DLC do GTA Online będzie związane z kasynami. Więc bardzo ciekawa informacja. Ogółem wiadomo na przykład też z Twittera, że ten update ma być ogromny, ma być jednym z większych, jeżeli nie największym. Dlatego wszyscy są napaleni. No i tak, informacja oprócz tego, że będzie to DLC z kasynami, została również wypuszczona taka informacja, że kasyno będzie się z czasem zmieniało. Jak często? Nie wiadomo. Wątpię, żeby to był tydzień, bo tydzień to jest, prawda, okres, w którym jest... to jest okres między jednym a drugim update'em, prawda? Jeżeli wychodzi kolejny tak zwany, ja to tak nazywam, tydzień zniżkowy, no to prawda trwa, tak jak sama nazwa mówi, tydzień. Wątpię, żeby to było tygodniowo. Jest duża szansa, podejrzewam, że w następnym tygodniu już będzie kasyno wprowadzone. Także oczekiwałbym tu zmian codziennych. Dlatego ja postanowiłem, że nagram, jak wygląda na tę chwilę kasyno. Jest to trzeci dzień w Polsce. Trzeci dzień od wprowadzenia kolejnego, prawda, tygodnia zniżkowego. Jak wyglądało wcześniej? Nie interesowałem się, prawda, kasyno, mimo tego, że ludzie oczekiwali, że takie DLC będzie. Nie wiedzieli, czy faktycznie to nadejdzie, więc nikt raczej tutaj bez tej informacji celowo nie śledził tego, co dzieje się z kasynem. W każdym razie, trzeci dzień w Polsce od ostatniego update'u. I co my tu mamy? Mamy tak, kasyno się świeci, sam napis. Tutaj mamy te słupy podświetlone na czerwono jakimiś lampami. Co my tu mamy dalej? Mamy jakieś lampki takie jakby choinkowe na palmach, tak? Dodatkowo tutaj jest taki neonowy pasek. To, o czym wszyscy wiedzą, prawda, tutaj kosz na odpady budowlane, odpady konstrukcyjne, jakiś generator, deski, tak, dla budowlanych, tam cement, więc taki znak, że coś się dzieje, prawda, że coś jest robione w kasynie. Tutaj podświetlone te napisy, ciężko mi powiedzieć, czy one były podświetlone, czy nie, wydaje mi się, że nie. Co my tu mamy? Poker, mamy tutaj slots i tutaj gdzieś jeszcze mam Lady Luck. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na hazardzie, nie wiem, co to jest Lady Luck, ale podejrzewam, no, na tyle wiem, slots i poker to pewnie będą atrakcje, które będą wprowadzone w kasynie. Slots, czyli chyba maszyny, jeżeli dobrze mi się wydaje, no i poker, czyli gry karciane. Co jeszcze? Tutaj te reklamy, nie wiem, czy wcześniej były. Co możemy więcej zobaczyć? No, te czerwone napisy, tak jak wspominałem. Tutaj dach też jest podświetlony, bardzo to ładnie wygląda. Kasyno z tej strony podświetlone, lampy są podświetlone. Nie wiem, czy tak zawsze było, ale świeci się w środku jakby. No i teraz tak, ważna kwestia, którą zauważyłem. Tutaj jest normalnie wymodelowany garaż, tak? Więc jest szansa na to, że ten garaż będzie otwarty, będzie można tu ewentualnie prowadzić walki. Oczywiście te, że tak powiem, bezsensowne, czyli po prostu jak ktoś się chce z kimś pozabijać, no to będzie kolejne miejsce. No i to by było na tyle chyba. Będę codziennie wchodził, codziennie będę starał się wieczorem, znaczy wieczorem, w growym, tak, wieczorem, zobaczyć, jak kasyno wygląda, żeby zrobić taki timelapse, czyli linię czasu, prawda, co się po kolei dzieje z kasynem. Na tę chwilę ono wygląda tak, prawda? Tutaj u góry podświetlenia neonowe, te listwy praktycznie w każdym miejscu, błękitne, tutaj takie bardziej, nie wiem, z czym to jest spowodowane, ale różowe. A, dobrze, już wiem czym. Najprawdopodobniej mieszaniem tych kolorów, tutaj tego różowego z tym niebieskim, i taki wychodzi różowawy, fioletowawy, nie wiem, jak to nazwać. Dobrze, także tak wygląda kasyno w dniu trzecim. Zobaczymy, jak będzie wyglądało w dniach kolejnych.